Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej dotyczącej ustawy abolicyjnej Co dalej z rodzinami Polaków poległych w Ukrainie. W konferencji biorą udział wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Marek Borowski oraz założyciel debaty emerytalnej, ekspert rynku emerytalnego oraz rynku pracy Oskar Sobolewski. Uprzejmie proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, za nami 300 dni wojny w Ukrainie. Od 300 dni Ukraińcy bronią swojej ojczyzny, ale bronią także całej Europy, całego demokratycznego świata przed barbarzyńskim najeźdźcą, przed Federacją Rosyjską, przed Putinem. Bronią te wartości, które są nam bliskie. Wolność, demokracja, prawa człowieka, poszanowanie do życia, poszanowanie dla drugiej jednostki. I dzisiaj niestety ze smutkiem musimy powiedzieć, że chociaż są w Europie różne kraje, kraje, które wprowadziły takie regulacje jak na przykład Łotwa, która wprowadziła do ustawy o bezpieczeństwie narodowym poprawkę, która umożliwia obywatelom łotewskim walkę z rosyjskim najeźdźcą w oficjalnych formacjach ukraińskich. Mamy takie kraje jak Dania, Estonia, Wielka Brytania, które wprowadziły regulacje mówiące wprost, nie będziemy ścigać, nie będzie odpowiedzialności karnej za to, że nasi obywatele walczą z rosyjskim najeźdźcą. I mamy takie kraje jak Polskę. I mówimy to ze wstydem. W Polsce każdy z tych polskich bohaterów, którzy dzisiaj walczy w obronie tych wartości nam najbliższych, po powrocie do kraju ma zapewnione spotkanie z prokuratorem i przedstawione zarzuty odpowiedzialności karnej za służbę w obcym wojsku. Pod groźbą odpowiedzialności od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W Polsce ci, którzy są bohaterami dla wolnego świata, są traktowani jako przestępcy. I chcieliśmy to zmienić. Szanowni Państwo, Senat w kwietniu tego roku, podkreślam, w kwietniu tego roku, 8 miesięcy temu przygotował projekt ustawy, w którym przebaczaliśmy i puszczaliśmy w niepamięć przestępstwa, wykroczenia związane ze służbą w oficjalnych formacjach państwa ukraińskiego. I szanowni Państwo, trzeba powiedzieć, że jest nam po ludzku wstyd, że dzisiaj ciągle ci, którzy są obywatelami polskimi, tymi, którzy pojechali na Ukrainę lub tymi, i to wcale nie mała grupa, którzy mając obywatelstwo polskie, na przykład z uwagi na to, że mają żonę, dzieci, które są obywatelami Ukrainy, nawet nie poszli na wojnę. Wojna do nich przyszła. Bronili swoich domów. Kiedy wrócą do ojczyzny, ta ojczyzna potraktuje ich jako przestępców. Szanowni Państwo, projekt ustawy, który przygotowaliśmy, uwaga, od kwietnia tamtego roku nie ma nadanego numeru druku. Nie ma nadanego numeru druku i żadne prace nad nim się nie toczą. W tym projekcie rozwiązaliśmy kompleksowo wszystkie problemy związane i z konsultacjami tego projektu, nawet ze wzorem rozporządzenia ministra obrony narodowej, który wprowadza szczegółowy tryb, jak zgłaszać swój fakt uczestnictwa w oficjalnych formacjach wojskowych ukraińskich walczących z Rosją. Także po to, żeby te osoby mające unikalne doświadczenie w przyszłości mogły tym doświadczeniem się podzielić w kontaktach z polskimi wojskowymi, zasilając na przykład nasze jednostki wojskowe. Niestety ten projekt jest zamrożony. Cieszymy się, że bezpośrednio przed świętami pojawił się projekt podpisany w tej sprawie przez przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich, czyli zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej, PSL-u, posłów Ruchu Szymona Hołowni czy Koła Parlamentarnego PPS-u. I oczywiście prosimy tylko o jedną rzecz, bo projekt sejmowy
W stosunku do projektu senackiego, projekt senacki to dokument mający kilkanaście stron, zostały przy nim przeprowadzone wszystkie konsultacje, została przygotowana część związana z oceną skutków regulacji, projekt rządowy, projekt poselski ma tylko trzy strony i nie chcemy, żeby dzisiaj proces konsultacji wydłużył pracę nad tym projektem, dlatego proponujemy przyjąć jako projekt bazowy projekt senacki, oczywiście dziękując i podkreślając, że stała się to inicjatywa ponad podziałami politycznymi, żeby nie czekać już z procedowaniem tego projektu ustawy. Bohaterowie nie mogą czekać. Ci, którzy walczą o naszą wolność, zasługują na szacunek i uznanie, a nie na zarzuty ze strony prokuratury. Czy przez te 8 miesięcy coś się zmieniło? Tak dramatycznie coś się zmieniło. Mamy nowe okoliczności. Te nowe okoliczności, które tragicznie dopisują finał do tej inicjatywy legislacyjnej Senatu. I o tych nowych okolicznościach i o tym, jak je rozwiązać, za chwilę powie marszałek Senatu, pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że ta ustawa, którą przygotowaliśmy i uchwaliliśmy w Senacie, to minimum. Minimum, jakie my, politycy, my, parlamentarzyści, możemy zrobić dla tych bohaterów. Dla tych bohaterów, którzy tam walczą, na ziemi ukraińskiej, ale walczą za nas. I nie ma się tutaj co oszukiwać. My naprawdę bądźmy im wdzięczni za to, że walczą za nas, bo być może dlatego nie będziemy musieli walczyć wszyscy na własnej ziemi, co wcale nie jest do końca pewne. Szanowni państwo, od czasu, kiedy ta straszliwa wojna wybuchła, zginęło już wielu żołnierzy armii ukraińskiej, w tym niestety zginęli również Polacy. Ja mam listę 5 nazwisk, które wymagają upamiętnienia i oddania im hołdu. Bohaterów, którzy polegli walcząc o wolność Ukrainy, ale też nas. Pan Marian Matusz, pan Daniel Sztyber, pan Tomasz Walentek, pan Janusz Szeremeta i pan Krzysztof Tyfel. Pogrzeb ostatniego z nich, pana Krzysztofa Tyfla, odbył się wczoraj w Częstochowie. I z tych 5 poległych bohaterów, 2 zostawiło, osierociło dzieci, małoletnie dzieci. I w tym momencie widać, jak bardzo jesteśmy już spóźnieni, bo my cały czas próbujemy wymóc na Sejmie, na pani marszałek Witek, aby wyciągnęła z sejmowej zamrażarki tę ustawę, którą Senat uchwalił. Łącznie teraz z projektem, który przedstawili posłowie. Ale czas pokazuje, że my powinniśmy również zadbać o tych najmłodszych, o tych, którzy pozostali bez ojców, których ojcowie zginęli w czasie tej wojny. I pamiętajmy o tym, że walczą przeważnie ludzie młodzi. To są ludzie po 30 roku życia, przed 40. W związku z czym kwestia wypracowania, wpłacania składek i wypracowania jakichś środków na fundusz emerytalny czy rentę raczej tutaj nie wchodzi w grę. Dlatego, wiedząc, że dzisiaj nie ma już czasu, skierowaliśmy w trójkę z panem przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, panem senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, panem wiceprzewodniczącym Komisji Ustawodawczej, panem senatorem Markiem Borowskim i wraz ze mną list do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej. Ja pozwolę sobie treść tego listu państwu przekazać.
Za naszą wschodnią granicą toczy się okrutna wojna. O pokój i niepodległość Ukrainy, a także naszego regionu walczą nie tylko obywatele i obywatelki Ukrainy, ale również osoby z innych krajów Europy i świata, w tym obywatele i obywatelki Polski. Niestety wśród ofiar tej tragicznej wojny znalazła się w ostatnich tygodniach również piątka Polaków. Żołnierze osierocili dzieci. W związku z tym apelujemy do pani prezes do pana premiera oczywiście, o skorzystanie z uprawnień wynikających z artykułu 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i przyznanie dzieciom poległych obywateli świadczenia w drodze wyjątku. Artykuł 83 ust. 1 wprost wskazuje, że ubezpieczonym oraz pozostałym po nim członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania. Premier oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą przyznać w drodze wyjątku świadczenie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. Nie ma żadnych wątpliwości, że w przypadku osób walczących o zwycięstwo Ukrainy w tej krwawej i trwającej już ponad 300 dni wojnie jest sytuacją, która zasługuje na skorzystanie ze wspomnianego artykułu 83 i przyznanie świadczenia w drodze wyjątku. Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana wiceprzewodniczącego komisji. Proszę państwa, znane hasło, które można powiedzieć jest elementem naszej tradycji, mianowicie za wolność waszą i naszą, jak rzadko kiedy znajduje zastosowanie i odzwierciedlenie w tym, co się dzieje w Ukrainie. Ta wojna, co wielokrotnie już podkreślano, nie jest wojną lokalną. To jest wojna, którą dzielni Ukraińcy toczą w obronie własnego kraju i toczą jakby w imieniu całego wolnego świata z dyktatorskim, autokratycznym barbarzyństwem. I w związku z tym rozwiązania, które tu są proponowane, one to hasło za wolność waszą i naszą po prostu wypełniają treścią. Z jednej strony to jest kwestia uwolnienia od odpowiedzialności tych dzielnych ludzi, naszych rodaków, którzy zdecydowali się poświęcić swoje zdrowie i życie, jak widzimy, po to, aby to barbarzyństwo zatrzymać. Z drugiej strony to jest kwestia ich rodzin i ich dalszego bytu. Dlatego z jednej strony apelujemy, już w tej chwili apelujemy do pani marszałek Witek o to, aby przyspieszyć działania w tym zakresie, działania ustawodawcze. Jest projekt senacki, który został przyjęty w Senacie, który został wysłany do Sejmu i jest projekt poselski. Trzeba jak najszybciej podjąć te działania i to jest pierwszy apel. I drugi, w świetle tej propozycji, którą tu wspólnie podpisaliśmy o rentę specjalną, wydaje się, że to rozwiązanie nie powinno mieć charakteru doraźnego, że ze względu na to, że ta wojna tak jak powiedziałem, nie jest wojną lokalną, ale także okazała się wojną długotrwałą i nie wiadomo, ile jeszcze potrwa, że kwestia rent dla rodzin tych naszych rodaków, którzy stracą życie na tej wojnie, walcząc z agresją rosyjską, że ta kwestia powinna być uregulowana systemowo. A zatem w tej ustawie, która mamy nadzieję zostanie przyjęta definitywnie w Sejmie, takie systemowe rozwiązanie powinno się znaleźć i powinniśmy odejść od uznaniowych
decyzji prezesa Rady Ministrów w tej kwestii. Nasi rodacy, którzy tam walczą, muszą mieć takie poczucie pewnego bezpieczeństwa dotyczącego ich rodzin. I systemowe rozwiązanie jest tutaj konieczne. A zatem po pierwsze apel do pani marszałek Witek, po drugie zapowiedź wprowadzenia systemowego rozwiązania w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Oskara Sobolewskiego. Bardzo dziękuję. Tak jak zostało już powiedziane, dzisiaj tych systemowych rozwiązań nie ma i dopóki tych rozwiązań nie będzie, w sytuacji, kiedy będą ginęli polscy obywatele, polskie obywatelki, osieracając dzieci w Polsce, czy po prostu dzieci, które nie będą się wychowywały bez rodzica bądź rodziców. Dzisiaj tak naprawdę przepisy ustawy o emeryturach i rentach pozwalają w drodze w szczególnej sytuacji przyznać to świadczenie. I wydaje się, że dopóki te przepisy nie zostaną uchwalone, kiedy nie stanie się częścią porządku prawnego ustawa, która tego rodzaju sytuację ureguluje, to tak naprawdę tylko i wyłącznie od decyzji premiera będzie zależało to, czy tego rodzaju świadczenie zostanie wypłacone. Premier, prezes Rady Ministrów ma taką możliwość. Oczywiście zawsze to zależy od tego, czy będzie chciał podjąć tego rodzaju decyzję, ale historia pokazuje, że obecny premier, poprzedni prezesi Rady Ministrów tego rodzaju świadczeń w szczególnych sytuacjach udzielali, przyznawali tego rodzaju świadczenie. No i nie ma wątpliwości, że sytuacja, w której polski obywatel czy polska obywatelka ginie broniąc wolnej Ukrainy, czyli tak naprawdę wolnego świata, dzieci takich bohaterów powinny otrzymać tego rodzaju świadczenie. I tutaj podkreślę, premier ma taką możliwość tak naprawdę jednym podpisem przyznać i pomóc dzieciom, którzy zostali bez rodziców, tego rodzaju wsparcie. Bardzo dziękuję. Czy ktoś... Szanowni Państwo, jedno zdanie. Zwróćcie Państwo uwagę na te 5 nazwisk, bo ono obrazuje tragizm tej historii. Wśród tych 5 osób, które oddały swoje życie, polskich obywateli walczących z agresją rosyjską, po pierwsze mamy reprezentację wszystkich tych tragicznych losów, bo w tej 5 są osoby, które mają polskie obywatelstwo, ale mieszkały na Ukrainie, tam mając swoje rodziny, żony, w tym akurat konkretnym jednym z tych przypadków córkę. To był polski obywatel, który nie pojechał na wojnę. On bronił swojej rodziny, on bronił swojego domu. Mamy także tych, którzy tam poszli z potrzeby serca, z powołania, bez żadnego kontraktu. Pojechali po prostu bronić Ukrainy, walcząc z rosyjską agresją. I mamy oczywiście także przykład osoby na tak zwanym kontrakcie, która mając doświadczenie zawodowe, tam pojechała też walczyć z rosyjskim agresorem. Ale to pokazuje, jak tragiczne są to losy, że dla części Polaków ta wojna, a według najostrożniejszych szacunków mówimy, że to jest do 100 osób co najmniej, dla części z nich ta wojna przyszła pod ich domy, przyszła do ich rodzin. Dla części z nich to była potrzeba serca, żeby walczyć z tym agresorem, który zawsze Polsce zagrażał. A dla części oczywiście to było pewne powołanie i rzemiosło, ale w przekonaniu, że biorą udział w słusznej wojnie, po słusznej stronie i warto, żeby państwo polskie oddało tym osobom cześć i pamiętało ich bliskich. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy ktoś z państwa dziennikarzy ma pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję państwu za udział w konferencji. Do zobaczenia.